Witajcie w takich nietypowych okolicznościach jak na vloga Dokumentalista. Jesteśmy na stadionie lokalizacyjnym, a to dlatego, że chciałem zapowiedzieć Wam nową serię vlogów. Serię realizowaną z Damianem Śliwińskim, trenerem personalnym z Fit Style Zone w Bolesławcu, który postanowił, po moich prośbach oczywiście, pomóc mi trochę polepszyć, a nawet może i bardzo polepszyć swoje zdrowie. Ostatnimi czasy czuję się nie za dobrze, brakuje mi energii, bolą mnie mięśnie, stawy, mam przygarbioną sylwetkę przy komputerze. Czuję, że jest ze mną coraz gorzej, jeśli chodzi o mój stan zdrowia, chociaż tak jakby, jeśli chodzi o nadwagę, to jeszcze oczywiście tego nie widać, choć zaczynają pewne partie już rosnąć w nie takim kierunku, w jakim trzeba. Z Damianem będę realizował program treningowy, który dla mnie przygotował, program dietetyczny zrealizowany przez dietetyków współpracujących z Damianem. Będę ćwiczył z nim na treningach personalnych, będzie mnie motywował, pilnował, karcił, jeśli będzie trzeba. Mamy za sobą już dwa treningi i już wiem, że naprawdę wiele, wiele się od niego nauczę. Okazuje się, że musimy zacząć od takiej podstawowej stymulacji organizmu, od tego, żebym się porozciągał, żebym nadrobił pewne zaległości i naprawił kilka wad postawy tak naprawdę. Natomiast później zajmiemy się już takim ćwiczeniem typowo siłowym, żeby zbudować fajną muskulaturę. Będę publikował vlogi jak często się tylko da. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie w stanie wynieść trochę wiedzy związanej ze sportem i ze zdrowiem dla siebie, bo pracujemy przy komputerze, bo jeździmy dużo samochodem, bo odżywiamy się nieregularnie i przez to tracimy swoje zdrowie, a z wiekiem jednak trzeba jakby większą uwagę na to zwrócić. Zapraszam Was zatem na serię vlogów Dokumentalista realizowaną z Damianem. Trzymajcie za mnie kciuki. Naszym głównym celem jest Runmageddon w kwietniu, czyli ekstremalna impreza biegowa. Będę więcej o tej imprezie i więcej o Damianie przekazywał Wam w kolejnych odcinkach vloga. Trzymajcie kciuki!